tej sprawie Jessica Mercedes, że jednak jest takie prawo, że wiecie, że jak końcowy etap produktu zrobisz w Polsce, to możesz już napisać, że jest wyprodukowano w Polsce. Ludzie w internecie krytykują jeszcze Jessica Mercedes po tym, jak... Cześć, tu Lekleci, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie o produkcji w Polsce, bo jest gorący temat. Fruit of the Loom, firma. Tak, i ten Fruit of the Loom będzie pięknym początkiem, ponieważ my zaczynaliśmy od koszulek na Fruit of the Loom. Co teraz to jest loom? Jest sławna, jakiś owoc chyba. Rozłóżmy to na pierwiastki. Właśnie teraz loom? Wszyscy się kwiat? Podniecają tematem drzewo? Tej firmy. To jest kwiat na przykład? Owoc kwiatu? Na przykład tak jak jest lipa, to co to jest loom? Warsztat tkacki. Loom? Czyli, no nie no, to zgadzałoby się. No, nie chodzi o to. Owoc, no tak, no. Tkaniny. Owoc... Owoc z warsztatu fruit tkackiego. Fruit of the loom, czyli no. Fruit tkania. Jest coś jeszcze. Krosno. Krosno, no na krośnie się robi chcesz materiał. Chcesz jeszcze więcej się dowiedzieć? Czy tam coś. Firma jest sławna, bo jest takim klasykiem też lat 90. My jak byliśmy młodzi, pamiętamy, że też się to nosiło. W jakichś supermarketach były te ciuchy. No i zawsze... Pierwsza rzecz, jaką wpiszecie w Google koszulki z nadrukiem, no to prawdopodobnie traficie na firmę, która robi na czystych koszulkach Fruit of the Loom te nadruki. I właśnie my też tak zaczynaliśmy. Chcieliśmy swoje koszulki dla kanału Warszawski Koks. Pamiętacie panoramy różnokolorowe? Możemy dać na ekran. Jakie koszulki. One były, kojarzycie? Świetne były. No wiesz, to jest coś, co... Zielona, niebieska, czerwona i żółta. Fajny wzór. Kolorki były super. Fajny wzór, ale... My chcieliśmy koszulki elastyczne z krótszym rękawkiem. To był nasz taki pierwszy cel do zrealizowania. Tak, one były bardzo takie podstawowe, basicowe, właśnie krój taki, no bardzo standardowy on chyba był. Po praniu takie bardziej sztywne. I kojarzymy nam się z tekturą. No, tak, ten ich podstawowy model z tekturą, ale ja wiem, że Fruit of the Loom miało, no kurde, taki katalog wielki, bardzo dużo było tych typów i można było w Fruit of the Loom znaleźć koszulkę, tylko to już nie było tam 5 zł, tylko 15, która była właśnie elastyczna i taka sportowa, tylko nie... Akurat chyba ten dostawca, od którego chcieliśmy, to nigdy tej koszulki nie było. No i zresztą tu przechodzimy... Do szycia potem koszulek, dlaczego zaczęliśmy w ogóle szyć wszystkie ubrania w Polsce, bo niecały rok nam zajęło, że już właśnie nie mog... No już się za bardzo wkurzyliśmy, że nie mogą te ciuchy gotowe spełnić naszych oczekiwań, bo chcieliśmy mieć krótszy rękawek, chcieliśmy, żeby łapa opinała tutaj jakiś zarys sylwetki, żeby się tworzył. Jeżeli więcej zaczęliśmy sprzedawać tych ciuchów, no to już przestaliśmy to akceptować i przeszło się na szycie w Polsce, więc no taka jest historia, ale no Fruit of the Loom ma no, basicowe rzeczy całkiem fajne, tylko nie można, no na przykład nie zrobilibyśmy wtedy takiej bluzy jak designer, też możemy dać na ekran, gdzie, bo my lubimy od początku, no mierzymy po 10 razy te wszystkie projekty, zanim coś się zaakceptuje, żeby to było nasze, żeby się fajnie w tym chodziło, a zawsze korzystając z gotowca jest to ograniczenie. Byliśmy zmuszeni do Fruita, bo widzowie chcieli koszulkę z WK i żeby ją sprzedawać, wtedy mogliśmy ją sprzedawać tam za, już nie pamiętam, za niecałe 30 zł 30, chyba. 40, 50, bo, takie ceny bo były. Bo produkcja była tam nieco ponad 10 zł chyba wychodziła z nadrukiem, tak, coś tak. Takiego mi się kojarzy. Koszt produkowania w Polsce też no, mieliśmy młodą jest widownię, znacznie większy. Młoda widownia, chcieliśmy, żeby to było właśnie taniej. Teraz też mamy młodą widownię, no ale jednak przeważyły te aspekty, o których wcześniej mówiłem, że no, chcemy, żeby to było nasze i żeby się dobrze w tym czuć. Mamy, no teraz mając szwalnię, w zasadzie pokój obok, możesz codziennie zobaczyć, jak idzie produkcja tych koszulek, zareagować na wszystko, co tam się nam nie podoba. Wchodzisz, patrzysz, rękawek jest taki, jak ma być i okej. Okay. A nie da się zapanować nad tym, nawet zlecając innej szwalni. I też no to był trudny dla nas krok, żeby zrobić swoją szwalnię. Teraz aktualnie 7-8 osób u nas szyje. I to było jeszcze pójść o krok dalej. Bo nawet szyjąc w Polsce, też nie jest to takie piękne,
jak mogłoby się wydawać i łatwe. No i stąd też te ceny poszły w górę, bo no, chcąc sprzedawać z jakąś marżą, która pozwala na rozwój, na utrzymanie tego wszystkiego, zatrudnianie kolejnych osób, no to musi koszulka kosztować powiedzmy około tej stówy. Przypomniało mi się, jak szliśmy z kartonami pączek, ledwo szliśmy z kartonami tymi koszulek na pętlę autobusową, do autobusu. Wzięliśmy je. No. Do twojej piwnicy. No taka ciekawostka. Cały... Wtedy upłaciłem, że całą dupę miałem mokrą. Cały nasz sklep, słuchajcie, cały nasz sklep, cała nasza firma była mniejsza od pokoju, w którym teraz nagrywamy. A cała, wszystkie ściany były dookoła w kartonach. Bardzo fajne wspomnienie. Autobusem no. Karton. No, nie mieliśmy samochodu, pierwsze koszulki. Ojej, ale to był proces, ale rzeźba. Wow, ale to mogłeś zrobić właśnie, jak miałeś mniej niż 30 lat. Nie, no teraz jakbyś zaczynał od zera, chyba też, no trzeba zapierdalać, wiadomo. Ale no to, kurde, człowiek tak jak, nie wiem jak to porównać, jak taki żółwik, czy jak to nazwać, że tą kulę się pchało jak taki... I wiesz, żółwik? Zaczynałeś od małej kulki, nosiłeś w autobusie karton z koszulkami, potem kupiliśmy Chryslera, nosiliśmy w Chryslerze, potem się chodziło... Inwestycja, co? Do no. Dzisiaj zapierdala. O no. Potem tam się chodziło panie, na panie pocztę wysyłać. Panie Szwaczki jeżdżą Chryslerem chociażby no. Do przystanku. No ale i też jakieś większe dostawy tak, materiałów. Tak, zeszwalnie czy coś, nie? Jakieś no. Odbiory, to jest bardzo praktyczne. Dobra, teraz sobie wejdziemy na sklep. Chcieliśmy wam pokazać na sklepie, jak się prezentują wszystkie nasze produkty i trochę opowiedzieć o procesie, jak je robimy. Właśnie natchnęła nas ta historia teraz z firmą Jessica Mercedes, że okej, było to jakimś katalizatorem tego odcinka, ale uważamy, że tak czy inaczej fajnie, myślę, że fajne szczegóły poznacie. Kurwa, wiem o co mi chodziło. Bloom, to jest kwitnąć. No to ja mówię, taki się z tym pojebało, był. Był, taki żółty. Z tym mi się pojebało. Lump ze słowem Bloom, dobra. Jesteśmy na sklepie, wchodzę sobie w kategorie, załóżmy męskie. No i zobaczcie, tutaj właśnie cała nasza kolekcja jest podstawowa, czarno-biała. W tym momencie wszystkie te produkty, cała odzież jest robiona w 100% w Polsce. Piękni modele też są z Polski. No i wszystko oczywiście za odpowiednią cenę, tak? 90 zł za tank top, około 100 zł za koszulkę, no bo to po prostu musi tyle kosztować. Jest to wypadkowa tego, że wszystko w 100% jest w Polsce, czyli materiał z Polski, praca zrobiona w Polsce, tak, nie wiem ile ludzi, którzy czuwają nad tym całym procesem, ciężko mi aż wymienić, ile tych etapów jest, wszystko w Polsce i jeżeli są firmy, które produkują w Polsce, możecie zobaczyć sobie streetwear, różne firmy, no to takie po prostu ceny są. No i zobaczcie, jak wchodzimy w produkt, właśnie tutaj chwalimy się, jesteśmy dumni z tego, że to jest wyhodowane w Polsce. I tak wszędzie będzie, jeżeli ten produkt jest wyhodowany w Polsce. No i jeżeli byśmy tylko robili nadruki na Fruit of the Loom, aż to powiększę. Kawał karku. Tak. Kark boła. O kurwa. Kark boła. No a jeżeli byśmy robili na Fruit of the Loom tylko ten nadruk, no to wtedy nie moglibyśmy tego napisać. No idiota, nie byłoby to zgodne z prawdą. Mimo, że czytałem tam... w tej sprawie Jessica Mercedes, że jednak jest takie prawo, że wiecie, że jak końcowy etap produktu, doszycie metki już i tylko nadruk przepraszam. Zrobisz w Polsce, to możesz już napisać, że jest wyprodukowano w Polsce. No i to jest troszkę taka no, odważna interpretacja, nie? Jeżeli cały gotowy produkt robisz gdzieś, a tutaj doszywasz tylko metkę. Więc my nie chcemy na pewno takich rzeczy robić, a Jessica też no, jest młodą osobą i ta jej marka nie jest za długo na rynku i wiemy, że my jako młoda firma też popełnialiśmy różne błędy, więc mimo wszystko nie skazywałbym jej na jakiś lincz, no każdy może jakiś błąd popełnić, a jeżeli Jessica myślę zadeklaruje, że będzie dalej szyć w Polsce, to według mnie to jest w porządku, bo małe polskie biznesy, które chcą robić w Polsce, według mnie trzeba wspierać. A gorzej jest, jeżeli robią to jakieś firmy zagraniczne czy polskie, ale chodzi tu o wielkie korporacje,
które właśnie robią dokładnie to, no tylko, że po prostu nie wpadły na tym, albo nie jest to podawane do informacji, kreują się na polskie, a jest trochę inaczej, tak? W jakimś stopniu inaczej. I jako przykład taki sobie znalazłem, że ostatnio, no wchodzę na money.pl i tam jest informacja, że Biedronka, nawet wam to dokładnie przeczytam, jest sprawa z Biedronką, że marchewki pochodziły z Belgii i Holandii, ogórki z Ukrainy, a kapusta z Francji i produkty były oznaczone, że są z Polski. I że w ogóle 10% partii, którą skontrolował UOKiK, nie zgadzało się. Więc no to nie jest tylko sprawa właśnie tutaj Jessica Mercedes i żeby ją, nie wiem, uśmiercić w ogóle, tylko jak dla mnie gorzej, jak to robią te duże, wielkie firmy, które tak naprawdę zarabiają w tym kraju ogromne pieniądze. Tak, to ja też się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Ludzie w internecie krytykują jeszcze Jessica Mercedes po tym, jak odpowiedziała na swoim Instagramie na te zarzuty i ona tam powiedziała, to znaczy napisała coś... A trochę coś, słabo wybrnęła. Coś w stylu, że Fruit of the Loom są to koszulki wysokiej jakości, natomiast w wywiadzie udzielonym dla jakiejś tam telewizji czy kanału YouTube w przeszłości powiedziała, że no nie chce tego robić, nie chce robić właśnie rzeczy z Chin czy z Afryki i tak dalej, więc myślę, że tutaj jest troszeczkę strategiczny błąd, ale ja też to rozumiem, ponieważ my jesteśmy we czwórkę, jesteśmy facetami, też trochę inaczej odbieramy krytykę, mi się wydaje, a ona jest sama, no i tam mogła się poradzić. Może ma menadżera, wspólnika. Dokładnie, jakiś menadżer, widać, że tam jej pomagał i tak dalej. Tutaj trochę myślę, że zaplecze popełniło błąd, ale uważam, że jeżeli będzie się w porządku zachowywać, robić polskie rzeczy, kasa zostanie w Polsce, tak? Nie będzie gdzieś tam w Chinach, tylko będzie w Polsce, to że będzie okej. Okay. No warto wspierać, jak, tak jak to oficjalnie przyzna, nie? Że będzie to robić w Polsce. Popełniamy błędy, każdy popełnia błędy. A wiesz, ja sobie tak analizowałem to. Wiesz, i łatwo jest się rzucić na kogoś, fajnie, wtedy tak, on zjebał, a ja nie. I my troszeczkę inaczej to odbieramy, bo siedzimy po tej stronie. No, jak nagrywasz 7 filmów codziennie, no to nastawiasz sobie policzek, gdzieś się pomylisz, nie? No i tutaj... Ale wiemy, że też ciężkie są decyzje, bo ja tak patrzę na tą sprawę Jessica, kiedy ona deklarowała 100% polskości w tym produkcie, to też to było jakiś czas temu. Być może to właśnie poszła jakaś partia teraz, bo wiadomo, że był koronawirus, ludzie więcej zamawiali, nie? I może wtedy zdecydowali się, czy ona, czy jej doradcy na tego fruta. No i wiemy też, prowadząc firmę, są różne dylematy, nie? Czy zrobić szybciej, czy zrobić dłużej czekać, czy zrobić taniej, czy zrobić drożej. No i właśnie też chciałem, żeby przejrzyste było to, co my robimy, bo tu jeszcze, to wróćmy na stronę, bo też trzeba powiedzieć, że nie wszystko robimy w Polsce. No i oczywiście to nie jest rzecz, do której dążymy, żeby właśnie za granicą zamawiać pewne produkty i tu są głównie jakieś akcesoria i właśnie wejdę na stronę, ale czasem no jest to po prostu racjonalny, dobry wybór i no różne są sytuacje, tak? Zależy od produktu, to może właśnie bardziej będziemy opisywać na tych akcesoriach, bo ile odzież, mamy swoją szwalnię i odzież bez problemu wszystko możemy ogarnąć, to już w innych produktach nie do końca. Na przykład gumy oporowe, nie znaleźliśmy polskiego dostawcy, który jeszcze zrobiłby w dobrym terminie za rozsądną cenę, którą powiedzmy duża grupa naszych odbiorców, za którą duża grupa naszych odbiorców mogłaby kupić te gumy. No nie udało się znaleźć dostawcy i zamówienie poszło do Chin, tych gum. No ale jak widzicie, tutaj właśnie tego oznakowania wyhodowano w Polsce, wyprodukowano w Polsce nie ma, no bo my w Polsce dodaliśmy trochę tylko nadruk. A
ogólnie to akcesoria zamawiamy i tak w polskiej firmie, która dopiero zamawia tam jakieś swoje gumy czy komponenty do tych gumowych czy plastikowych rzeczy, ale wiemy, że robią nadruki w Polsce, no ale mimo wszystko nie wpisaliśmy tego, że to jest produkt polski, bo wiemy skąd ten to główna część tej gumy pochodzi, nie? Z paraletkami był fart. Ale paraletki na przykład się udało, no bo i też zwróćcie uwagę, że często dopiero trzeba być w środku tego wszystkiego, żeby zrozumieć, że w Polsce nie ma tak szeroko dostępnej technologii i nie mamy tak zaawansowanych zakładów właśnie jak za granicą i nie jedna możemy osoba pewnych robi rzeczy paraletki. Przeskoczyć. No ale paraletki, zobacz, to jest już... Jedna osoba. Ale to jest już produkt drewniany. Tak. Który, wiesz, przygotowujesz drewniane elementy i to można wykonać w Polsce. To już jest w 100% tak? W Polsce, o jest, tak. Wyhodowano tak, w Polsce. To jest i to robi Artur, pozdrawiamy. Pozdro Artur. Serdecznie. Rzeźbi sam każdą, nie? Każdą, tak. Wszystko od postaw, no to jest fajne. I pochwalę się, że robił też specjalnie na moje zamówienie prowadnice do Fitrastów i stojaki do Silro, także... I akcesoria, różnie to wygląda, ale zobacz, no obręcze, patrz, kółka gimnastyczne, tak. No też drewniany produkt, bardzo powiedzmy podobny do paraletek, ale już nie udało się w Polsce tego zamówić, no, to jest fajne, jeszcze nie? W dobrej cenie, ciekawe, bo co? Tu już jest jakiś, nie wiem, zakład tokarski jest potrzebny czy coś, no nie robi nikt na szeroką skalę tego typu u nas w Polsce sprzętu sportowego. A sami nie zajmujemy się jeszcze produkcją takich akcesoriów, tak. No, skupiamy się głównie właśnie mamy na odzieży. Mamy szwalnię, no ale więcej jak własną szwalnię, no. Produkcję ubrań, no nie damy rady zrobić, też nie można robić wszystkiego. Da. Tak, no a fajnie jest mieć taki produkt, bo osoba, która kupuje odzież, przy okazji może po prostu do koszyka sobie dorzucić kółka, bo ich potrzebuje, nie? Więc no, chcemy też uzupełniać takimi podstawowymi akcesoriami sklep, które uważamy, no, z których sami byśmy korzystali, no i tak. Widzimy sens, żeby to było u nas na sklepie. Zresztą podobnie jak z suplami, no, nie sprzedajemy BCA jeszcze do tej pory, jeszcze nic nas nie przekonało, pomimo tego, że powinien nas przekonać fakt, że BCAA jest najlepiej sprzedającym się suplementem na całym świecie do tej pory, do roku 2020, no i my z tego rezygnujemy. Tego, nie? Tak, no. Tata Błażeja, pozdrawiamy, wziął w zeszłym tygodniu BCA i mówił, że chodził jak natrykany do momentu, w którym Błażej nie uświadomił, że to nie ma takiego działania, że to są aminokwasy po prostu jak z jedzenia. Mogłoby się okazać, że jakbyśmy się uparli, no i nie wiem, czekali bardzo długo na ten produkt, to może byśmy go zrobili w Polsce, ale by kosztował wtedy na przykład 500 zł na sklepie. No i wiemy, że no mała grupa bardzo osób mogłaby sobie na naszym sklepie na to pozwolić. Też musimy mieć wyobraźnię w tym wszystkim. I prawdopodobnie byśmy w ogóle nie zrobili tego produktu, a chcieliśmy mieć kółka gimnastyczne. No i bardzo fajny przykład będzie, pracujemy nad poręczami do dipów. Testowaliście? Nasze są. No, bardzo solidne. Bardzo solidne, mocne, ciężkie, szerokie. Gruba rama. Gruby metal, nie wiem jak to się, no. Grube są i super. Udało się zrobić te poręcze w Polsce, a nie było to od początku takie oczywiste, bo 3 miesiące spędziliśmy nad szukaniem dostawcy w Polsce i oferty, jakie otrzymywaliśmy, były no, cenowo, no był przeskok, tak? My byśmy wtedy, jak patrzyliśmy, musielibyśmy 2 razy więcej płacić za produkcję poręczy niż powiedzmy wpiszecie sobie w Allegro poręcze do dipów i tam macie, nie? No to nasze już na starcie na produkcję by były 2 razy droższe. I no temat ucichł. Zorientowaliśmy się, ile takie coś kosztuje w Chinach, otrzymywaliśmy nawet próbki. No już widzieliśmy, że technologia jest na przykład taka, która pozwala na w niskiej cenie giąć te poręcze, tak? U nas w Polsce na przykład nikt no bardzo drogie to jest. I już mieliśmy zamawiać z Chin, ale ostatecznie znaleźliśmy w ostatniej chwili dostawcę z Polski, który zrobi to powiedzmy połowę drożej. I że na te poręcze do dipów nasz klient
będzie mógł sobie pozwolić. No i super, tak? Z poręczami dotyków się udało, no ale nie będą na przykład to gięte poręcze, bo się nie dało, będą to proste tam spawane elementy, ale bardzo wysokiej jakości. No ale takie rzeczy, o, jak shakery, bidony, to też zamawiamy w firmie, która wiemy, że ściąga te butelki z Chin i zadrukowuje tu w Polsce. A znowu opaski są w 100% robione w Polsce, więc no chciałem wyjaśnić tą kwestię akcesoriów, że nie jest tak, że można wszystko zrobić w kraju i jeżeli, no czasem jest dobre też coś zamówić za granicą, ale pierwszorzędnie ciśniemy o to, żeby to było wszystko robione w kraju. Myślę, że sporo powiedzieliśmy rzeczy, których nie było wcześniej. Fruit of the Loom pamiętamy, ale nie planujemy wracać. No i taka przestroga może, że właśnie to nie jest takie proste, że wchodzimy do sklepu i widzimy, jest produkt polski, to tak musi być. Warto czasem dociekać, bo może to być napis na przykład, nie wiem, zaprojektowano w Polsce, albo jakieś takie inne odpowiedzi. Może to być na przykład, firma może się chwalić produkcją w Polsce, ale w rzeczywistości robi tylko 5% swojej produkcji w Polsce, więc trzeba na to uważać, być czujnym, bo moda na taki patriotyzm gospodarczy na pewno będzie rosła. Oczywiście my bardzo też ciśniemy ten temat i chcemy się przyłożyć do tego, żeby ludzie w ten sposób postępowali, ale też jest dużo firm, które będą chciały to wykorzystać i powiedzmy tylko robić część albo sprawiać takie wrażenie 100% wyrobu polskiego.